witamy w studiu prasowym Telewizji Imperium. Dziś 17 dzień grudnia, to oznacza, że za tydzień już Wigilia Bożego Narodzenia. Pozwolimy sobie z tego tytułu troszeczkę świątecznego nastroju dzisiaj do naszego studia wprowadzić. Pomagają nam w tym gliwickie tygodniki. Tydzień w Gliwicach na pierwszej stronie publikuje taką stylizowaną choinkę. Jest z nami też pan redaktor Marek Morawiak. Nowiny gliwickie choinki rozdawały tylko, że wczoraj na rynku. I pani redaktor Małgorzata Lichecka. Jest z nami również gość, pan Jan Schneider, prezes gliwickiego oddziału Towarzystwa Pomocy imienia brata Alberta. No, z którym również o Bożym Narodzeniu, o pomocy dla najuboższych z pewnością dzisiaj porozmawiamy. Zacznijmy tradycyjnie chyba od prasy. Dzisiaj w troszeczkę innym ułożeniu. Może vis-a-vis pan Morawiak, tydzień w Gliwicach. Tak, pan redaktor wspomniał. Na pierwszej stronie rzeczywiście już choinka i życzenia świąteczne, bo to będzie ostatni numer w tym roku. Tygodnia w Gliwicach, robimy sobie świąteczną przerwę już. A w związku z tym, że ostatni numer, to także w nim jest podsumowanie tego, co się w tym roku działo. No, jakiś subiektywny wybór, to nie jest chronologicznie zaprezentowane. Kilkanaście naszym zdaniem najważniejszych wydarzeń, które się w tym mijającym roku wydarzyły. Ale są też tematy świąteczne. Oczywiście jest na przykład o światełku betlejemskim, które dotrze niedługo do Gliwic. 20 grudnia ono zostanie na gliwickim rynku przekazane włodarzom miasta. To bardzo fajne. To wszystko to oczywiście robią harcerzy, którzy odebrali je niedawno od słowackich skautów. Za kilka dni dwoje gliwickich harcerzy wsiada na statek i płynie do Szwecji, się to światełko przekazać dalej. Także harcerze zapraszają 20 grudnia na rynku. Będzie sobie można tego światełka troszkę też na ten świąteczny okres uczknąć, że tak powiem. Jest także o ozdobach, skoro już jesteśmy w tym klimacie świątecznym, jest też o ozdobach, które miasto w tym roku zrobiło. Świątecznych oczywiście tutaj już znane nam fontanna na placu Piłsudskiego, prawda? Ten tunel na placu Grunwaldzkim. Bomba pod urzędem miejskim. Tradycyjna bomba, jak co roku. I podliczamy, ile te ozdoby kosztowały. Okazuje się, że przy tym nagromadzeniu ich wcale nie tak dużo. Nie będę zdradzał, ile. Porównujemy z innymi miastami. Warszawa się chwali, że 2 miliony. Warszawa wydała. Zdaje się chyba 3 miliony. Warszawa 3, Wrocław 2, ponad 2, Katowice 500 tysięcy. Potem gdzieś tam są Gliwice. Nie będę. Gliwice niespodzianka, nie będę zdradzał. Tak. Dobrze, to tak. Ze świątecznego klimatu to tyle. Nowiny gliwickie zaczynają od drugiej młodości giełdy. Tak, my tak jeszcze bardzo pracowicie, ponieważ przed nami dwa wydania gazety. 23 to jest właśnie ten magazyn świąteczny i 30 grudnia takie wydanie podsumowujące i noworoczne. Ale rzeczywiście u nas mniej świątecznie, bardziej roboczo, jak to się mówi, czyli tak zwane bieżące informacje z miasta. Druga młodość giełdy. Adam Pikul pisze o tym, co czeka giełdę w Ligocie Zabrskiej. Ja to podkreślę, ponieważ wiele osób, w tym również my, popełniliśmy ten fatalny błąd, mówiąc, że jest to giełda w Sośnicy. Przywracamy należną rangę dzielnicy Ligota Zabrska i lokujemy giełdę w Ligocie Zabrskiej. Zmiana będzie polegała na jakby po pierwsze takiej inwestycji również w budynki, w administrację, troszeczkę przemian, ale również uczynienie z tego miejsca nie tylko największego targowiska w Gliwicach, ale również miejsca takich sportów motorowych, na przykład wyścigowych. Tam z powodzeniem odbywały się zawody wyścigów samochodowych i myślę, że to jest ten kierunek, w którym giełda samochodowa z nazwy pójdzie. Piszemy również o placu Piłsudskiego w nowej odsłonie, czyli o rewitalizacji najważniejszego miejskiego placu. Zmiana będzie dotyczyć otoczenia fontanny, otoczenia pomnika marszałka Piłsudskiego i tak zwanej górki z gwiazdą, czyli tego tyłu placu. Pojawią się tam nowe ławki, nowe nasadzenia, będzie nowy bruk, wszystko będzie nowe. Troszeczkę też chyba zostanie wyremontowana fontanna, która jest ulubionym miejscem letnich zabaw gliwiczan i dzieci gliwiczan.
Poza tym bardzo ważna rzecz, czyli budżet obywatelski. Tekst Obywatelskie Pobudzenie nawiązuje do rewolucji w budżecie obywatelskim miejskim. Są nowe zasady, w tej chwili trwają konsultacje tego budżetu. Myślę, że jest to bardzo ważna rzecz dla mieszkańców, którzy mogą aktywnie włączyć się w pracę nad swoimi budżetami dzielnicowymi czy osiedlowymi. Oczywiście oprócz tego dużo sportu, dużo kultury. Mamy też o światełkach świątecznych, jak kolega z tygodnia w Gliwicach, ale na razie jeszcze w roboczym nastroju. Oczywiście brawurowa akcja choinkowa. Dochód z tej akcji przeznaczamy na paczki dla dzieci ze świetlicy PCK i to jest taka nasza sztandarowa akcja. Prowadzimy ją od 10 lat. Wspomnieliśmy o budżecie obywatelskim, to możemy też powiedzieć o tym, że dzisiaj w ratuszu sesja budżetowa miasta. 400, prawie więc 500 milionów na inwestycje miasto ma w tym roku przeznaczyć i gdzieś tam na samym końcu tej listy priorytetów jest pomoc społeczna w wysokości tam 400 tysięcy, ułamek generalnie procenta. Jak się pomaga biednym w mieście, które teoretycznie... Biednym nie jest. Teoretycznie biednym nie jest, ale jak dobrze wiemy, no i wśród bogatych biedni się znajdą. I tutaj właśnie pięknie państwo, czy panowie poruszyliście, pani Małgorzata też na pewno się przyłącza, że miasto biedne nie jest. Miasto nie tylko nie jest biedne, ale ma też gigantyczny potencjał. Bo twierdzę, że Politechnika... Wyższe uczelnie, jakie są w Gliwicach, tworzą ten potencjał i powinniśmy dawać lepszy przykład całemu kraju. Na całą Polskę powinien iść przykład, uważam, właśnie z Gliwic, jako z miasta, gdzie podobno ostatnio jednak wróciła ta statystyka, że najwięcej samochodów na głowę mieszkańców jest. Nawet wyprzedziliśmy Warszawę. To było już w czasach dawnych, kiedy były biura projektów, kiedy było tu dużo ośrodków badawczych. Jeżeli wróciliśmy do tego, to powinniśmy również zacząć narzucać pewne takie dobre zasady. Jakie dobre zasady? Co prawda reprezentuję Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta, pomocy, ale nie chciałbym patrzeć na pomoc, czyli na te nasze działania, które czynimy w stosunku do uboższych, słabszych, nieradzących sobie, jako taki jakiś wysiłek, że on wymaga pomocy. Nie. To jest normalna czynność, normalny obowiązek każdego z nas, jeżeli chcemy tworzyć jakąś wspólnotę, czy to lokalną, czy narodową. To nie jest naprawdę... nic, co pakowałbym w jakieś cukierki i w jakieś wyjątkowe zachowania odbiegające od norm czy też normalnych wymagań. Mówiąc, odruch, pomoc, taki odruch. O właśnie. To ma być normą, że widzimy tych, którzy sobie nie radzą i dla nich coś czynimy. To nie, że na takim może banalnym przykładzie, jeżeli widzimy, że staruszka nie, boi się przejść przez jezdnię i my ją przeprowadzimy, to nie jest wielkie wydarzenie, ani nasz wyczyn, że będziemy się tym chwalić, tylko nasz obowiązek. To jest prawie, że tak samo jak naszym obowiązkiem jest zjemy cukierek, nie rzucamy go na ziemię, tylko do kosza na śmieci. I nikt z tego tytułu się nie chwali. Wykonałem dobry uczynek, prawda? Natomiast nie wiem, gdzieś w mentalności, ale twierdzę to, cywilizacyjnej, to nie jest ani problem naszego miasta, ani naszego kraju, tylko w ogóle w świecie pomaganie uboższym jest postrzegane jako taki czyn wyjątkowy, i nietypowy jednocześnie, że odbiegający jakby od normy. No dlaczego tak się dzieje? No właśnie. Czemu tak robimy, że jest to coś wyjątkowego?
No nie chcę tutaj się skarżyć na media, że w pewnym sensie media wykreowały tego, i filmy, i media wykreowały tego typu właśnie podejście, że to wybiega poza standardy zachowań. Postarajmy się wrócić. Ale ja tylko podchwyciły to, co ktoś już kiedyś wypowiedział i uczyniły z tego właśnie taką modę, brzydko mówiąc, modę. Jak pomagać przede wszystkim? Bo skoro już jesteśmy przy tych mediach, to często mówi się o tym, jak nie pomagać, czyli że generalnie nie należy dawać pieniędzy na ulicy i wiele powodów, dla których tego nie należy robić, jest przedstawionych. Więc może powiedzmy widzom, jak należy pomagać, żeby ta pomoc była skuteczna. Myślę, trzeba pomagać poczynając czy zaczynając od serca, że dostrzegam w tym drugim człowieku wymagającym pomocy przede wszystkim swojego brata, siostrę, kogoś bliskiego. To wówczas podpowiedzi będziemy mieli 100 tysięcy. Gdy dostrzegę sąsiada, bo to nie musi być osoba na ulicy, która żebrze, ale jak dostrzegę sąsiada, o którym mogę powiedzieć, że sam sobie nie radzi, to wstawmy się w położenie, a gdyby to był właśnie mój brat, ten, który wyjechał, mieszka gdzieś tam, całkiem dobrze mu się powodzi, ale powiedzmy, że to jest mój brat, jakbym się zachował? I to wszystkie od razu recepty są wypisywane. Już wiem, w jaki sposób, kiedy, komu powiedzieć, zadziałać, stworzyć coś, przekazać. To recept, to jest, wydaje mi się, najlepszym rozwiązaniem. Na wypisywanie recept, jak pomagać. Czy my jesteśmy na to gotowi, panie Janie, żeby taką przyjąć, proszę, taką postawę? Bo my bardzo się skupiamy dzisiaj na sobie. Bardzo dobrze. Bardzo. My się skupiamy głównie na sobie. My interesujemy się sobą. Ja przepraszam, że ja pani tak mówię, Bogosiu, ale jak tak pięknie jest. Pani to... Ale tak jest. Jak się otworzyć na tego drugiego, na drugiego brata, człowieka, na tę siostrę? Tak, jak to zrobić w dzisiejszych czasach? Bo dzisiejsze czasy sprzyjają jakby indywidualności. My podkreślamy, że to jest ważne dla nas, żeby być wyróżniającym się, indywidualnym. A tutaj to jest pewien rodzaj pokory, prawda? Bo i też zachowanie empatyczne. Musimy wczuć się w sytuację drugiego człowieka, a to jest trudne, bo też nasze życie jest dzisiaj trudne. Wiem, to są banały, ale tak jest. Nie? Więc to myślenie o drugim człowieku schodzi na ten trzeci i czwarty plan, bo najpierw jestem ja, a potem są moje dzieci, potem jest moja rodzina, a to pomaganie jest gdzieś tam na samym końcu, niestety. Ale bardzo dobrze. Nie, jeżeli jestem ja, jest moja rodzina, to jest bardzo dobry kierunek i to tak musi być. To, że również zaczynamy od, ja mówię, cywilizacja, od niszczenia rodziny, to jest pierwszy błąd. Stwórzmy faktycznie dobrą wizję rodziny, dobry obraz. Nie dyskutujmy na temat tych różnych dziwactw rodzinnych, tylko przede wszystkim promujmy zdrową, normalną, wielodzietną rodzinę, to wówczas dostrzeżemy następny etap, nasze otoczenie, naszą społeczność lokalną, a potem dostrzeżemy nasz kraj i nasz świat. I to tak się elegancko będzie rozwijać. Natomiast jeżeli już właśnie ten pierwszy etap jest nam zakłócany, to nie dziwmy się, że potem tego drugiego, trzeciego już nie ma. To naprawdę Kościół, Jan Paweł II, to uważam, jest autorytet, o którym powinniśmy w zasadzie przypominać, jeżeli nie raz w miesiącu, to przynajmniej raz w tygodniu, w możliwych nośnikach medialnych. On podkreślał właśnie wagę rodziny i potrzebę dbałości o dobrą, zdrową rodzinę. Jeżeli będziemy wychowywani w dobrych rodzinach, to te rodziny przekażą nam takie zachowania, że będziemy wiedzieli, jak się zachować w sytuacji spotkania się właśnie z ubóstwem, z biedą, z nieradzeniem sobie. A jeszcze jest jeden element na dziś. Właśnie 8 grudnia papież Franciszek otworzył drzwi święte i rozpoczął rok jubileuszowy poświęcony Miłosierdziu Bożemu.
Ten rok będzie trwał do 20 listopada przyszłego roku 2016, czyli w święto Chrystusa Króla zakończy się. Jest to rok też, w ramach którego w Krakowie będziemy gościć Światowe Dni Młodzieży. Wobec czego Polska powinna i bardzo się cieszę, żeście mnie w takim, teraz dopiero sobie uświadamiam, żeście mnie zaprosili. Polska, cała Polska powinna akcentować Boże miłosierdzie i potrzebę przekazywania tej idei i rozwoju, żebyśmy zaczęli to rozumieć. Bo ja się nie dziwię, ja też, jak mnie teraz ktoś pytał, co rozumiem pod pojęciem Bożego miłosierdzia, no bym musiał się dobrze zastanawiać, bo to jest, no jest 7 uczynków miłosierdzia wobec ciała, 7 wobec duszy. Każdy można rozwinąć, ale również można podejść do kwestii miłosierdzia w kwestii, w sposób taki czysto techniczny, że jest to czynienie czegoś nieprzewidywalnego dotychczas, właśnie nieprzewidywalnego, ale nastawionego na rozwój miłości w świecie. To trudne zadanie jest, panie Janie. Ale podstawowe. Patrząc na dzisiejszy świat. Ale tylko poprzez rozwój miłości. Po pierwsze, każdy z nas, niestety nie jesteśmy nieśmiertelni, będzie kiedyś zapytany, jak tam z tym krzewieniem miłości w jego życiu było. I no to może różnie wypaść. Każdy może różnie wypaść, ale wydaje mi się, że powinniśmy, po to mamy media, właśnie, po to mamy media, żeby głosić tę ideę i uczyć ludzi rozpowszechniania dobrych postaw. Jeszcze tak przy okazji mediów. Jak się dostanę, prawda, tak? To nie, właśnie tu akurat nie chcę przyłożyć, tylko pochwalić. To cieszymy się. Popatrzcie, jak była kanonizacja siostry Faustyny, to było w 2000 roku, Jan Paweł II dokonywał tej kanonizacji w Rzymie, ale poprzez transmisję właśnie telewizyjną, poprzez telebimy, dokładnie ta uroczystość była odzwierciedlana w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Do tego mają służyć media. Globalny Kościół. Tak. To musimy pochwalić się Telewizję Imperium też. Tak jest. Telewizję też. W niedzielę. Jak najbardziej. Bo to ona ma takie możliwości rozpowszechniania tych dobrych postaw. No chciałbym, żeby to tak w tym kierunku szło. Ja bym chciał jeszcze, jeśli można, od drugiej strony. Bo Pan pomaga tym najbardziej potrzebującym, rzeczywiście tym najbiedniejszym, bezdomnym. I tak z czystej ciekawości, ale też zapewne wielu widzów się nad tym zastanawia i często się tak mówi, sami wybrali ten los, po co im pomagać, przecież oni i tak tego nie docenią, i tak to zmarnują. Tak z własnego doświadczenia, jak jest naprawdę? Pięknie, pewnie i tak, ale... Nie. Tych, którzy wybrali ten swój los taki wyjątkowo trudny, na własne życzenie, to naprawdę jest bardzo mało. Większość, i to dopiero po latach stwierdzam, większość to są ofiary przemocy w rodzinie. Ale z uwagi na to, że są to mężczyźni, to oni się nie przyznają do tego. No bo trudno jest przyznać się mężczyźnie, że on jest bezdomny, dlatego że jak wrócił na przykład czy z więzienia, czy z dłuższego kontraktu, bo teraz wyjeżdża się przecież za granicę na różne prace, to został dom albo pusty, zamknięty, albo w domu był ktoś silniejszy od niego. On się do tego nie przyzna. A to są stosunkowo nagminne teraz przypadki. Aż przykro mi, jak byli studenci z wyższej szkoły, tu z Gliwic, przedsiębiorczości w schronisku i właśnie no,
chciałem przedstawić różne przypadki osób trafiających do schroniska, no to co zapytali, to właśnie podobny przypadek, że akurat Holandia, wyjazd, praca, a potem przyjazd, konto puste, mieszkanie puste, nie ma możliwości nawiązania kontaktu z rodziną. No, są też przypadki, zawsze mówimy, gdzieś tam alkohol. Zgoda. Tylko jak opowiem, co młody chłopak, 17-letni, mówi, w jakich warunkach się wychował, to nie wiem, czy nam by się udało. Warunki takie, że mówi, jak się obudziłem rano, jedyny napój, jaki mogłem wypić, to było to, co zlałem z butelek. No więc, jeżeli się wychował, do 18 roku życia był w domu, dlatego, bo można było pobierać na niego zasiłki. Jak już miał 18, no to został usunięty z domu. To jest też przemoc. Jeżeli się wychowuje człowiek w takich warunkach, no to gdzie jest popełniony błąd? Twierdzę, że i to przykre, bo rodziców miałem kapitalnych, ale to już w pokoleniu naszych rodziców są dokonane błędy wobec tych rodziców, którzy tworzą takie potworne warunki dzieciom. To nie jest bardzo rzadko w ramach jednego pokolenia ktoś totalnie nie radzi sobie w życiu. Są to wówczas przypadki raczej psychiczne. I rodzina, i to też jest teraz bardzo, bardzo często popularne, rodzina sobie już nie daje rady z człowiekiem, z jego zaburzeniem i też po prostu, no, można powiedzieć, czy ja się nie dziwię. No, w pewnym sensie się nie dziwię, jeżeli byście Państwo mieli tak na co dzień tak zaburzoną osobę. Natomiast dawniej były oddziały w szpitalach psychiatrycznych, tak zwane zamknięte, gdzie te osoby przebywały latami. W tej chwili kontrakty, biznes, interes, w zasadzie rozliczanie służby zdrowia powoduje, że tylko do czasu wyciszenia tych objawów nie jest groźny, no to wypuszczamy go na zewnątrz. I odnośnie tego właśnie, że wybrał sam, to ja sobie wówczas zadaję pytanie, czy ja bym wybrał czy to byłby mój wybór, gdybym miał na przykład mieszkanie, mam rodzinę i mówię któregoś dnia, nie, idę pod ten most, może znajdę jakiś koc, tam się ukryję i tam będę. Proszę spróbować znaleźć się w takiej sytuacji, czy będzie pan chciał kontynuować, nie? To robią ludzie tylko zmuszeni do tego, na pewno nie z własnego wyboru, bo to jest fajne, powiedzmy, w ramach szkoły przetrwania 2 tygodnie, może miesiąc, może 2, ale żeby żyć w taki sposób, to nie jest własny wybór, to jest konieczność, to jest przymus. Dużo mówimy o pomocy, o tym, jak pomagać, skąd się biorą ludzie bezdomni, ale Towarzystwo Pomocy to nie jest byt, który jest gdzieś zawieszony w próżni i takie się też zdarzają czasami prozaiczne sytuacje. Chociażby ostatnio temat medialny z pierwszych stron, budowa centrum przesiadkowego za dworcem kolejowym, który o czym się już nie mówi, towarzystwo dotyka bezpośrednio, bo ogrzewalnia, która się znajduje przy ulicy Składowej, będzie musiała się gdzieś przenieść. Też dziękuję, że pan poruszył tę sprawę, bo prawie by mi wyleciało z głowy, że powinienem wykorzystać tę okazję i powiedzieć, że w przyszłym roku mamy 35-lecie istnienia w ogóle Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta w Polsce. Ono powstało we Wrocławiu w 1981 roku, właśnie podczas tych ruchów społecznych, które miały wtedy miejsce. Było to 2 listopada 1981. A co do noclegowni? No faktycznie, wiemy, że tam będzie piękne, nowoczesne centrum przesiadkowe. Już staramy się znaleźć jakieś inne pomieszczenie, możliwie w centrum, ale nie wiem, czy to ma być noclegownia, czy to nie powinna być ogrzewalnia bardziej. Z drugiej strony,
to może, ale trzeba też powiedzieć, mamy Izbę Wytrzeźwień. Przy Izbie Wytrzeźwień jest taki punkt usług higienicznych dla osób wyjątkowo zaniedbanych. Wydaje mi się, że to właśnie to miejsce mogłoby być w przyszłości najlepszą ogrzewalnią, bo sama izba prawdopodobnie nie spełnia wymagań Unii Europejskiej, że tam jednak za bardzo ogranicza się wolność osobistą. Czasami trzeba kogoś przywiązać, czasami trzeba kogoś na siłę umyć, że to jest, no nie może być w świetle tak samorządu czy też prawa prowadzone. Natomiast... To oznacza, że czeka nas likwidacja Izby Wytrzeźwień w ogóle w Polsce? Czy... Nie, no panuje chyba na czymś o połączeniu tej funkcji takiej higienicznej z tą ogrzewalnią, tak. Żeby raz to połączyć. Można to połączyć, tak, ale jest tendencja w kraju i to już od dobrych 5 albo nawet i więcej lat, żeby te Izby Wytrzeźwień przekształcać w takie, to się nazywa ośrodek pomocy, ośrodek wsparcia dla osób nietrzeźwych, czy po prostu złagodzić tą, bo Izba Wytrzeźwień ma taki wydźwięk troszeczkę pejoratywny w moim odczuciu. Ma, no to, no to dobrze. Ja staram się delikatnie patrzeć na te określenia. Ale to była inicjatywa stowarzyszenia, żeby to połączyć? To jest raczej decyzja miasta, żeby... Miasto czy rady chcieć. Miasta, żeby... Aha, miasto musiało chcieć. Widzieć taką potrzebę, tak? Ale twierdzę, że miasto to rozważa i rozpatruje, dlatego że to już z poprzednim komendantem Straży Miejskiej właśnie były prowadzone rozmowy na ten temat. Wówczas już towarzystwo prowadziło taką izbę, no, taki ośrodek w Gdańsku. Ale czy to w takim razie towarzystwo by wtedy prowadziło taką izbę, czy jak pan to widzi? Bo to powiem szczerze, są dwie różne instytucje w tym momencie, prawda? To po prostu jest ekonomicznie uzasadnione, ale... Decyzja leży u miasta, oczywiście. Ale jakieś negocjacje trwają, jakiś projekt powstał? Nie. Czy to jest dopiero w fazie takiego pomysłu, że mogłoby to tak wyglądać? Ten tak? Pomysł w Gliwicach był, tak jak mówię, 5 czy tam 7 lat temu i jak gdyby umarł. Natomiast w międzyczasie we Wrocławiu też już tak przemieniono z tego, co ja wiem. I wiem, że też w Kielcach prawdopodobnie też, także... Tam, gdzie są nasze koła, to ja wiem. Przykłady, powiedzmy... I te przykłady wynikają z obowiązującego prawa. To nie jest, że ktoś chce, tylko jeżeli ktoś chce stricte przestrzegać obowiązującego prawa, to powinien to zrobić. Panie, może radny zarazić taką ideą, jakby radni byliby nośnikiem takiej uchwały, która mogłaby stanąć na sesji Rady Miasta i wtedy Rada Miasta by się zajęła tym problemem i może pan prezydent by dostrzegł potrzebę istnienia takiego ośrodka przy pomocy wsparcia. Ja myślę, że to wszystko dojrzeje. To jest taka droga właśnie, jeżeli... tak to można zobaczyć. Właśnie, i też mi troszeczkę przykro, że skoro, tak jak mówiłem na początku, Gliwice posiadają naprawdę piękny potencjał, to my niestety w tym zakresie nie będziemy pierwsi. Tylko no to trzeba przebijać to, jak już walczyć o swoje na tym poletku, które ma 0,1% udziału w budżecie, panie Janie. Z tym, że raczej my jako Towarzystwo Brata Alberta będziemy dobijać się o pomoc najsłabszym, najbardziej opuszczonym. Natomiast tak zwana ta Izba Wytrzeźwień, ona również raz, że właśnie i przyjmuje czasami nieźle usytuowanych, tak jest, posiadających niezłe majątki ludzi również. No, także to nie jest jak gdyby naszym najważniejszym zadaniem. Słowa brata Alberta, im kto więcej opuszczony, z tym większą miłością służyć mu trzeba. Czyli im ktoś więcej jest odizolowany, odsunięty od społeczeństwa, to tego trzeba dostrzec i otoczyć większą opieką. A nie tego, że ten ma większe problemy z alkoholem, to my się będziemy zajmować. Są odrębne do tego stowarzyszenia. Niech się tym zajmują. Jest Krokus, są anonimowi alkoholicy. Niech spróbują.
Myślę, że przemyśleń na ten okres świąteczny tutaj zadaliśmy aż nadto i mieszkańcom, i osobom decydującym o pewnych kwestiach. Przy okazji tej Wigilii, gdzie tam zawsze zostaje to jedno miejsce dla zbłąkanego przybysza, jest to jakiś tam zawsze też wątek do przemyśleń. Myślę, że na tym dzisiejszą dyskusję skończymy. Jeszcze przed świętami zapraszamy na kolejny odcinek dla odmiany w środę, 23 grudnia. A dzisiaj, cóż, dziękuję naszym gościom za przybycie. Pan Marek Morawiak, pan Jan Schneider, pani Małgorzata Lichecka. Życzeń nie przekażemy? No, może ja, pan przekazać, bo my jeszcze będziemy mieli okazję przekazać życzenia. Ale mnie bardzo by zależało na przekazaniu właśnie tej prośby do wszystkich, o mnożenie tej miłości w duchu miłosierdzia, którego rok właśnie teraz obchodzimy. I prosiłbym, mnóżmy, to jest jedyna szansa dla naszego narodu i dla naszej cywilizacji. Dziękuję. I tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć. Jeszcze raz dziękuję gościom za przybycie. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia w przyszłą środę.